Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z memów od was o mnie. Słuchajcie, zaczniemy z grubej rury, ponieważ Ola wysłała aż dwa memy, a wiemy, że jej memy są razy 10. Także zaczynamy od Oli Turlińskiej. Dzisiaj będziemy to przeglądać razem z Kulfonem. Intro i lecimy. Dzień dobry, Kulfonku. Dzień dobry, dzień Poprosiłem, dobry. Żeby jeszcze nie patrzył w ekran, ja też nie patrzę w ekran, bo chciałem się zaskoczyć i lecimy. Lekarz, przypomina mi pan mój telefon. On, telefon? Dlaczego? Pan też zaraz padnie. On jakie fajnie dziadziu z ciebie. No nie? I ta klawiatura, ja chcę tą klawiaturę z powrotem w ogóle. Co ja tu przeglądałem? Jezu, grałem w Slap the Fly. To jest ten... Lobby Slap the Fly. A po to masz odwrotną opcję? Myślę, że możesz ci tą klawiaturę. Czemu ona ma numpada z lewej no, strony, nie? No jest, wiadomo, no to jest odbicie lustrzane. Ola, zaczęło się dobrze. Jest jeszcze jeden mem od Oli, albo na... Plejak jeszcze z tyłu. I switchka, i ja. No i telewizor, i w ogóle tutaj, no inaczej no. było, inaczej było. No dobra, a i to, i zobacz, są cążki, żeby wkurwiać Huntera na odcinkach. No, no wszystko się zgadza. Dobra, i drugi mem od Oli. Polscy chirurdzy, noga jest cała czarna, trzeba amputować pacjent. Się przypomniał, ale to chyba no, go nie możesz go opowiedzieć, ja sobie przypuszczam, że wiem jaki. Tak, kreślisz, tak? Jadasz do łokcia? Co? Jadasz do łokcia? Nie. Znaczy, jadł ktoś kaszankę i zjadasz do łokcia, no nieważne, co? Nie. Czy pan kominiarz od dziewczyny wraca? Tak. Ola, szapoba, po prostu, o, ciężko będzie to przebić teraz. No dobra, lecimy z kolejnymi. A teraz Oskar Sztobryn, czyli Ozbos. Lecimy. Gang bystrzaków jest w Biedronce, ludzie bez chorej córki. Ale mój kotek już nie jest chory, on był na leczeniu. No. Ale prezes bardzo ładnie wyszedł na tym zdjęciu. Tak. Mówię o kocie oczywiście. Oczywiście, no wiadomo. No. Purpurz, to jest Oskar, ten miły chłopak z trzeciej hali. Oskar, tak, pamiętam, nie? To tak jak ja się cieszyłem wczoraj na Trackmanii. Jak ktoś nie widział, to serdecznie polecam, bo to był mocny odcinek. Dobra, lecimy z kolejnym. Pasztet czy rosołek? A, to już... Gulasz. Gulasz, to już ograny żarcik, bo to jest generalnie nawiązanie dosyć mocne do naszego Discorda. Serdecznie zapraszam, macie link w opisie. Natomiast ja jestem za tym, żeby to był pasztet. Pozdrawiam łysy, pasztet z sarny i te sprawy. Oj, dobra. Cesarzowa, cesarz, królowa, król, caryca, car. No i fajnie. Jakiejś dmuchanej... Pipie, no co? Tak, no. Oskar robi mema, przez którego Purpurz o mały was nie popuści. Marcin 99 robi po prostu śmieszne memy. Purpurz, Marcin, należy ty tam szansą. Oj, coś czuję, że mimo wszystko tym razem na miniaturce będzie Ola. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jeden ostatni mem od Oskara. Powiem wam, że o takie pikantne historie nic nie robiłem. Dokładnie tak było, true story, bro! Dokładnie tak było, ja chyba nawet tak powiedziałem na którymś odcinku, nie? Tak, dokładnie tak powiedziałeś na odcinku dla Spórniczków. Ja mam pamięć dobrą, tylko że krótką. Tak. No. A następne są od Krzysztofa Strzemiecznego. Ja pierdzielę, chłopie, nie jeździ do Niemiec, bo przecież tam cię zatłuką. Dzień dobry, panie Niemiec, jestem Krzysztof Strzemieczny. Was? Kapusta i kwas. O matko, ale tak. After all these years, finally I have them all. A, że wszyscy mamy długie włosy. A. No, tak. Że mamy kolekcję. Ja dodatkowo mam zęby. No, true story. A ja chciałbym powiedzieć, że ja naprawdę kiedyś miałem długie włosy, więc idzie znaleźć w internecie mnie w długich włosach i nie trzeba było przerabiać tego zdjęcia. Także no.
I drugi od Krzysztofa. Marcin 99 robi śmieszne memy. Purpurz. Wait, that's illegal! Coś w tym jest. Coś w tym jest. Dokładnie tak. Jeszcze mamy dwie osoby, słuchajcie. Przy czym te dwie osoby wysłały bardzo dużo, więc zostańcie. Stay tuned. I Monika Sobczak leci. Mapy od Purposza w golfie i mapy od Purposza w golfie. A ja wiem, bo to chodzi o golfa 1.9 TDI, to jest mapa wtrysku. I turbo w dwie naraz. Tak. Dwie naraz, dwie naraz. Dobra, ja też już rozumiem. Wszystko jest jasne, wszystko jest jasne. Ej, bo chyba straciłem aż ostrość na kamerze. Taki suchar. Przepraszam, Monika. Albo ja po prostu nie zrozumiałem. Purposz kusi korkami. Widzowie, challenge accepted. No to akurat true story. No tutaj to się, to nic śmiesznego nie ma. Nie, ja nie mogę napatrzeć. Jak ja po prostu nie mogę patrzeć, ja nie mogę, bo Arcane przyjdzie i on będzie miał pretensje, no. On to o inne rzeczy ma pretensje, o inny tam odcinek teraz. Jak ktoś nie wie, to odcinek dla wsporników w niedzielę poprzednią. Tak. O kurna, no. Tak. Tam Erken ma spore pretensje. I mu się nie dziwię. Dobra. Purposz podczas generowania map w golfie. No bo teraz się zastanawiasz, nie? Czy ma ciągnąć golfa do dołu, czy dopiero na wysokich obrotach, żeby lepiej na ręcznym w boki wchodził. Ale czekaj, bo ja muszę to zrozumieć. To na pewno ma jakiś sens. No się nie wiem, bo jako taką map się w golfie nie generuje, tylko to są, no wiem, właśnie dlatego, i dlatego tak... Chyba, że chodzi o to, że Purposz podczas wgrywania mapy w golfie, bo tam na ostatnim odcinku, jak próbowaliśmy dla sporników nagrywać, to ze sporniczkami, jak nagrywaliśmy odcinek, to się wysypywała co chwilę mapa, pamiętasz? Ach, no tak, no tak. To chyba o to chodzi. No. Dobra, zrozumiałem. Mapy generowane przez grę, mapy generowane przez Purposza. Ale ja tam niczego nie generowałem! No właśnie. To ja ściągnąłem ją z workshopa, tą mapę. No dobra. Gorąca mamuśka? Chyba tatuś w okolicy. No kurna, no tatuś w okolicy to jest tylko jeden. Znaczy ja nie jestem tatusiem. Jeszcze. Więc to nie. Ty coś wiesz lepiej ode mnie? No tak, ale jak coś to może twoje, nie? Cięcie. Wyjaśniliśmy sobie parę rzeczy. To nie było dla widowni, to nie było dla widowni. Dobrze, przejdźmy do następnego mema w takim razie. A, bo tu filmik jest. Czekaj, bo tu jest filmik. To jest filmik! O! Czekaj, to ja muszę muzykę tła wyłączyć. I włączam dźwięk. Pompuj, wypompuj zęby, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tak, nami musimy się sprężyć. Śpiewasz. To nami, więc dalej do pomp. Śpiewasz, Kulfon, jedziesz! Pompuj, wypompuj zęby, choć pompa. Dobra, bo to już leci któryś raz. No, to tak. To dobre jest. Widzowie Kulfona podczas jego pompy, no. Monika, ewidentnie musicie sobie wyobrazić, właśnie tak tańczyła. No tak, w końcu Monika Sonika na Discordzie. No Monika Sonika, no dokładnie, dokładnie. I ostatni mem od Moniki. Mapy generowane przez Purposza, mapy generowane przez grę. No co jest kurna z tymi mapami generowanymi? Przecież ja niczego nie generowałem. No nie. O co tu chodzi? A nie! To jest do live'a nawiązanie, że te takie zajebiście trudne mapy były. Takie, co 90% nikt nawet do dołka nie doszedł. Ciebie chyba nie było wtedy. No coś tam gdzieś zaglądałem jeszcze przez chwilę, ale tak. To chyba o to chodziło. Może. No dobra, no i to, na co nic nie robiliście, czy tam czekaliście, niektórzy nie czekali, niektórzy w tym momencie opuszczą filmik, ale teraz będą memy od Marcina 99. Słuchaj, bo mnie się tu popierdzieliła muzyka w tle. I ja nie wiem, co to teraz się stanęło się. Natomiast kompletnie już nie wiem. Będzie bez dźwięku końcówka, okej? Okay? Bo wszystko się popierniczyło, źle zaznaczyłem, nie to co trzeba. Chyba, że jak zrobię tak i tak, to będzie. Nie ma. Marcin 99. O, leci. Tylko, że od nowa. Trudno. Obelix, główny bohater przygód Asterixa i Obelixa. O, to tak już... Dlaczego to zdjęcie? Dlaczego to? Przecież były już
dzisiaj takie fajne zdjęcia, jak kota trzymam, nie? Pasowałoby bardziej. No właśnie, w sumie tak. No tak, no, no tak, to prawda, to prawda. Kiedy masz 10 lat i poprosisz starego o cool zdjęcie, żeby tylko poderwać crusha. To jest dobre zdjęcie, no. No dobre. No. Humor gimbusiarski, boomerski. Humor gimboomer. No i dokładnie tak. Ja muszę czytać, bo niestety jak jest za duże zdjęcie, to się potem zasłania moja kamerka. Ja to wiem, ale ja wam czytam. Win-win. Także humor gimboomer, zapraszamy. Przyjmiemy każdego do klubu gimboomera, więc... Tak. Każdy, kto ma, tylko no musicie gimboomerskie żarty walić, a to już nie jest takie proste. Purpurz, gdy zobaczy, że wcale nie Marcin 99 napisze miły komentarz poza odcinkiem zamiast swojego marudzenia. I ostatnio to już takie nie takie szokujące, bo on ostatnio jakoś tak się ogarnął, nie? Nie masz wrażenia? Znaczy się ostatnio został opierdziel, bo zaczął wracać stary Marcin, nie? Ale to na Discordzie, to tak, widziałem. Tak, to tak, na Discordziku tak. To jak najbardziej. Tam jest cały czas stary Marcin, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć starego Marcina 99, nie tego grzecznego z komentarzy, tylko taką wybitnie pierdoło marudę, to zapraszamy na naszego Discorda, tak. Jaka reklama Discorda, po prostu zachęcające, jak cholera. Widzowie, znowu te chujowe memy od Marcina. No i przeklałem i ciul i muszę monetyzację znowu ustawić inaczej. Reakcja podczas odcinka. Co to kurwa jest i kto do chuja podmienił Marcinka? Ale trochę tak było, tak no. Tak było, no. Pod tym odcinkiem, to prawda, tak było. Dostałem tylko w trakcie tego nagrywania tego odcinka. Dostałem już dwie wiadomości od Plimeczkowej i dwa SMS-y. Jedną z reklamą Tidala. Tak? Nikt, nic, młodszy brat. Pierdol chcesz? To nawet dobre, to nawet zabawne. No. Marcin dalej trzyma formę. Już trochę nie taką jak w poprzednim odcinku, ale nadal jakaś tam forma jest. Tak. Podobno twoje memy są śmieszne. Marcin, well, yes. Purposz, kulfon. Ej, to jest zajebisty autodis. To jest zajebiste, oto disik świetnie zrobiony, aż usłyszałem ten ich śmiech po prostu. No nie? To tak, no. To coś w tym jest, coś w tym jest, coś w tym jest. Kiedy ustawisz mapki w golfie, pod widzów, pod siebie, no i ustawisz. Teraz tak. Teraz to ma sens. To ma sens, no. Teraz to ma sens. Polski aktor Kulfon jako Pennywise w horrorze to. Ja pier... To le. Ja bym zrobił na twoim miejscu takie brewki. Pasują ci. Chcesz to przyjeść, moja żona ci wyskubie, tak wiesz, pęsetką. Dobrze. No, zgodę całkiem dorysuję kredką, no co? O, też jest okej. Okay. Najprościej. Też jest okej. Okay. Mama, ustaw braciszka jakoś ładnie do zdjęcia rodzinnego, braciszek. Ojej, biedna Loli, teraz będą po niej cisnąć po prostu w każdym odcinku, no. Dobrze. Pennywise horroru, to wersja Podlaska. Ej, mówię ci, no ta fryzura i te brwi. Żelipopą. Tak. Sikalofą. Mi się podoba. Sprzedam lekko używany sprzęt, jego funkcje to m.in. dobrze kocha, liże patelnie dokładnie, zarabia miliony, jest wierny, jego partnerki dochodzą tak szybko jak jego rekordy w Trackmanii, zdjęcie poglądowe. Kurwa, zastanawiam się, czy mam się z tego śmiać, czy to jest włażenie mi w dupę przez Marcina, czy jakaś podprogowe ośmieszenie, bo nie do końca rozumiem, co tu się wydarzyło się właśnie. Ja też. Czy ktoś się stanie wytłumaczyć? Marcin, najlepiej ty to zrób. Co miał na celu ten mem? Co autor miał na myśli, tak. Gdyby Hitman seria gier była produkowana przez Polaków, ej. Ja się chyba muszę opierdolić na łyso i ty też. Przypominam sobie siebie. Dobra. Wyglądam trochę jak John Travolta, jak jestem zgolony na łyso z tą brodą, nie sądzisz? Bardziej John Sins, ale okej. Okay. Sins nie ma brody. Kiedy powiedziałeś, że pierdzielisz i nie grasz w GeoGuessr i przypadkowo wyprzedzasz Purposza. A, to wtedy co używał cheatów. Tak. No, dobra, no to pamiętamy. Tak, przypadkowo, ale to ala zera będzie, ale 3, 2, 1 bulwer z Marcina w komentarzach. Szukajcie.
Znajdź różnicę między smokiem z Minecrafta a Jeffsonem. Asor, jedno i drugie pierdoli dużo, gdy podłączysz do redstone. Czego się na permuta, naprawdę? O, piękne. O kurwa. Piękne, piękne. Oj, gruby pocisk. O Jezu. Warrant. Sherry Pie. A że no, dobra, warianty Sherry Pie. Kiedyś, dziś. No to dzisiaj jest lepiej, no ewidentnie. No jasne, że tak. Kolorowiej i w ogóle. Tak. Kaki trackmaniowe, kaki owoc. Całkiem zabawne. A bo to nie jest ten owoc kaki, to przypadkiem nie jest ten taki śmierdzący strasznie? Tak. Tak. A tutaj jest na odwrót. Aha. Nie musi się decydować. No nie mógł się decydować. Dobrze, bo mamy jeszcze bardzo dużo filmików od Marcina, także uruchomimy je sobie teraz. No zobaczmy, co w filmikach tutaj przygotowane. Natalia, pewnie mnie zdradza. Czekaj, ja chyba muszę wyłączyć muzykę. Przydałoby się, co? Do tych takich mimo wszystko. No tak. Dobra. Natalia, pewnie mnie zdradza z tą lampucerą, tymczasem purposz. Do ciała, usta do ust i nigdy więcej nie schudź się już. Uśmiech za uśmiech i widzisz, że da się to działa. Natalia. Dobra, ale ile można już o tym samym, no. No tak. Lecimy z kolejnym. Chciałbym powiedzieć, że jeden nie przejdzie. Na pewno, bo po prostu odpaliłem go tylko na sekundę i pierwsze co zobaczyłem, to już po prostu nie przechodzi. Pomarańczowa platforma, tylko tyle powiem. Lecimy pokaż im, co nie przejdzie, pokaż. No, Sterna z Dirty Dancing. O, już wiem, co tu będzie leciało. Ja już wiem, co tu będzie leciało. Dziłaś, kurwo, mnie. Pod pociąg się podłożę, ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze. No przecież już mogłeś melodię jakoś zostawić w tle, nie? Byłoby fajnie. Gryfon, jesteś? No. Rozumiem, że cię zamurowało, tak? Po tym filmiku. Aha, bo ty mi coś miałeś włączyć, tak? Super. Aha, to rozumiem. Tutaj coś leciało, tak. To puszczę ci to poza nagraniem. Co, żeś wiedział, okay. Czy się powinieneś był śmiać, czy nie? Dzisiaj jest po prostu fail za failem. To się nie wytnie. Kiedy oglądasz memy Marcina i za chuja nie rozumiesz niektórych. Sialala, riki tiki. Riki tiki, sialala. To na przykład tego. Fajnie grillujemy. A tam zegar. Dobra impreza. Oh my god. Zostały jeszcze 4 filmiki. Trzymajcie się. Jesteśmy z wami. Purpasz, gdy straci ulubionego Marcinka. To był mój ulubiony! No to nara! To moje ulubione było! To był mój... Nie. Nie był ulubiony w życiu. Co ja źle zrobiłem w swoim życiu, że ja muszę to robić? Dlaczego? Już, opanujmy się. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. To było największe skurwysyństwo po prostu w historii Trackmania, jakie kiedykolwiek mi się wydarzyło. Tak, to było piękne. To muszę było wyłączyć piękne. Tą muzykę niestety, bo... prawda... Posza. Tak było. Nie no, ale powiem wam, że to było po prostu szczyt chamstwa. Gdybym ja to wcześniej tutaj zairbreakował... Tak, ułamek sekundy wcześniej. Ułamek sekundy wcześniej, to bym doleciał. Bo po prostu nie wyhaczyłbym tym dziobem w tym miejscu. No nic, no pięknie, dwa ostatnie filmiki od Marcina. Jeszcze chwilę i wszyscy przeżyjemy. Jedyny prawilny śmiech. Czy to jest...
jest... Czy to jest normalne, że mnie śmieszy mój śmiech? O Jezus, no dobra. I ostatni filmik. Purpoż, kiedy tłumaczy Hunterowi Kulfonowi, jak jechać w Trackmanii. Kurwa, w lewo, w lewo! Dawaj jeszcze raz. Raz i dwa i trzy. W lewo! W lewo! O kurwa. Sąsiedzi to bardzo fajna bajka, natomiast ten dubbing był wyśmienity, wybitny. Tak, uwielbiam ten odcinek, to prawda. Kilkukrotnie oglądałem i nadal mam go ochotę oglądać. To po prostu mistrzostwo. Dobrnęliśmy. Napiszcie, jeżeli dobrnęliście do końca, to napiszcie coś takiego, ale to nie by, żeby... Nie, to musi być hasełka takie, żeby nie wszyscy od razu to powtarzali. Na przykład napiszcie... chcę więcej memów. O, to jeżeli dotarliście do końca, to napiszcie, chcę więcej memów. Po prostu. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego wspaniałego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie, majo!